24 marca 2022 rok. Jesteśmy znowu, tak jak wczoraj, na starym basenie przy ogródkach działkowiewych. No i jedna rzecz, która mnie zadziwia, że nie ma żab moczarowych w zeszłym roku i trawnych. W zeszłym roku moczarowe pojawiły się dopiero chyba 1 kwietnia, więc jeszcze niby mamy czas. Ale do tego czasu było około 50-60 żab trawnych. W tej chwili no nie ma niestety żab. Oprócz jednego samca, który był wcześniej, wczoraj był też, i który tutaj teraz z desperacji próbował zaczepić, poderwać ropuchę zieloną. No ale skutecznie ropucha uciekła. Natomiast mamy już pierwsze skrzek sznury ropuchy zielonej. Tutaj przede mną, obok tego kamienia najprawdopodobniej, jest para ropuch zielonych. Spróbuję do nich ponieść, a tuż za nimi widać taką smugę. To są właśnie sznury skrzeku, które w tej chwili jest składane przez samicę, tak? Słychać też ropuchy szare, które też już są na stanowiskach, i mruczenie tego samca biednego, który no jak na razie jest jedynym przedstawicielem na tym obszarze gatunku żaby trawnej. A szkoda. Podejdziemy, za chwilę zobaczycie. O, skryły się. Tu są dwie pary, które są w tej chwili w ampleksusie. No i tak to wygląda ropucha zielona. Może ona tutaj nie wygląda na bardzo na ropuchę zieloną, no ale tak mniej więcej to jest. I sznur, który tam jest. Sznur z krzeku. Patrzcie, podwójny sznur. Tak to wygląda. Tu mamy drugą parę. Nie wiem, czy moją znajdę. A jest. Jest i tu. Proszę. Jest druga. I trzecia. Czyli generalnie one bardzo szybko opuszczą ten teren. O! I odezwał się samczyk ropuchy. Taki trel, jak kanarkowy trel, który słyszeliście przed chwilą. Ja oczywiście teraz mówię, więc no, płazy są niezbyt zadowolone z tego. Słyszą mnie, więc przede wszystkim się ukrywają. Ale słychać też głos przede mną. Pewnie wiatr zagłusza. No i mamy też żabę trawną, która się schowała. Dwie w sumie. I ropuszkę mamy jeszcze. Kolejna żaba trawna. Czy jest ich więcej? Kolejne ropuchy. Się schowała przede mną. Mamy trawną schowaną.
No to skończymy.